Siema, siema, z tej strony Adrian, a to jest odcinek bodajże chyba czwarty z serii... jak to się seria nazywała? A, już wiem, 10 hektarów szczęścia. Bodajże to będzie czwarty albo trzeci odcinek. Myślę, że któryś na pewno. Myślę, pomyślmy. Trzeci albo czwarty, chyba trzeci. A w tym odcinku będziemy sobie presować Władkiem i setną kostką Sipma. Mamy dwa pola do spresowania w kostkę, więc czas ruszać, bo czas leci nieubłaganie. Trzeba było, jakbyśmy sobie wrócili, jakieś porządki na tej gospodarce zrobić, bo tu straszny syf po ostatnim live się zrobił. Te kostki niech już tak zostaną, ale chociaż te maszyny tam z tyłu trzeba posprzątać lekko i z przodu na gospodarce. Aha, okej, dobra. Tutaj trochę może być problem. Okej, jesteśmy już na polu pierwszym. Te pola są tak blisko, więc nie będę sobie tej maszyny składał. Moment, bo ktoś dzwoni do telefonu. Tak, słucham? Mama wyszła z bratem na spacer i będzie dopiero później. Dobrze, do widzenia. Okej, już jestem, ale ktoś zadzwonił telefonem i nie wiem dlaczego. Ja musiałem odebrać i to nie był telefon do mnie, nie? Więc tak. Tryb roboczy. Podbierak upuścimy. I klapę wysuniemy. Okej. I możemy sobie już presować. Pierwsza kostka chyba wyleci trawę, tak mi się wydaje. Chyba sobie ostatnio presowałem trawę. Ale nie wiem, jestem pewny. Nie, wszystkie są słomy, to dobrze. W następnym odcinku, jeśli mógłby się ktoś domyślić, będziemy sobie zwozić te kostki. A chciałbym tak zwozić, że nie będziemy na przykład układować automatycznie, czyli po prostu będziemy podjeżdżać przyczepą i ona będzie nam automatycznie zbierała. Tylko ja sobie wymyśliłem, że będę sobie zbierał rękoma, nie? Normalnie tylko skorzystać z tego dodatku, w sensie, że mogę sobie chwycić tą belkę i przerzucić na przyczepę. Bo tak to będzie krótki odcinek strasznie, jak ja będę miał jeździć i one będą sobie same zbierać, więc szybciej dłuższy odcinek będzie, jak ja na przykład będę sam je zbierał. To wtedy trochę dłużej to potrwa i wy będziecie mogli sobie dłuższy odcinek obejrzeć. Bo ostatni tydzień wakacji, dzisiaj jest poniedziałek, dnia 28 sierpnia. I planuję teraz nagrywać szybko, szybko odcinki, żeby mieć już na start, na pierwszy tydzień szkolny. Tak planuję, żeby mieć tydzień wyprzedzenia, że następny tydzień już będę miał w tym tygodniu już odcinki, żebym już sobie nagrał i wrzucał tylko w czasie roku szkolnego, tylko udostępniał. Znaczy się nagrywał, nie? Też także, bo chcę codziennie te odcinki wam wrzucać. A nie wiem, czy będzie mi się to udawało ze względu na szkołę. To wszystko zależy, jak tam będzie mi szło, nie? Bo będzie trzeba się dużo uczyć, to wtedy może być trochę mniej odcinków. A będzie się tam lekko mało, no to wtedy możemy coś już coraz więcej nagrywać w jeden dzień. Na przykład jeden dzień, na przykład dwa odcinki albo trzy. Na przykład w jeden dzień tylko, na przykład co dwa dni jeden odcinek będę wrzucał. Nie będę, na przykład nie będzie codziennie odcinka, tylko na przykład raz na 2-3 dni. Zależy to wszystko od tej szkoły, jak ja mówiłem, nie? O, i dziękuję też także za 3250 subskrypcji, bo w tym momencie, jak ja nagrywam, to akurat wybiła ta sumka. Dziękuję serdecznie, że jesteście już ze mną i teraz ogólnie od 3 dni codziennie jest po 100 subskrypcji, więc ja nie wiem, co się dzieje, ale naprawdę bardzo się cieszę. A te zboże jeszcze nam tutaj tak zastygło, że nie mogę przejechać, właściwie się obrócić. Ale okej, jest wszystko już w największym porządku, jesteśmy z powrotem na polu i możemy sobie dalej je presować. No tu się co się wydarzyło, że tu taki omijak. Nie, żeby tylko się nie zablokowało. Dobra, sobie cofnę, żeby mi się tutaj nic nie zablokowało. Tam już jest wszystko spresowane? Nie, jeszcze tutaj taki jeden
poprzeczniak. Znaczy się. No i ten omijak sobie jeszcze wezmę. Okej. Jeszcze to. O kurde, niedobrze. Taki problem został. O, okej, okej, jest, czy nie? Musiał sobie wyjąć. No. Halo, help me, please. Device. Tędy wyjmę. O kurde. Nie chcę iść. No nie chcę wyleźć. Trochę dziwnie się te kostki zbiera strasznie. Może u nich, u niektórych jest to inaczej, ale u mnie to strasznie jakoś idzie. Jak chwycę, to od razu mi się normalnie puszcza mi tą kostkę. Dobra, byle jak jakoś, żeby to tylko wyciągnąć. Może chyba, że ciągnikiem jakoś pomanewruję. Dobra, sama wyleci. Aha. Dobra, poszło. Dobra, PES-a sobie wyłączymy. Tu już mamy wszystko spresowane. Kurde. Ciężko się manewruje, żeby mi się znowu nic nie nabiło. Aha. Super. Ciężko mi się tu strasznie omija te kostki. Okej. Wolę sobie jednak z tej kamery to presować, bo wtedy mam większą widoczność niż w kabinie. Dobra, i tak będę musiał się jeszcze raz cofnąć, żeby to zebrać. Te dwa omijaki jeszcze tam zostało przy samym początku pola. Możecie też pisać, do jakiej klasy idziecie teraz po wakacjach, bo ja mam ostatnią klasę gimnazjum teraz. Dlatego będę musiał się trochę postarać z tą nauką, żeby jakoś zaistnieć w tej szkole. Ogólnie w szkole będę się promował. Będę rozwieszał ulotki z ten, z kanałem. Subscribe. Możecie też zadawać jakieś pytanka co do mnie, będę może sobie odpowiadał na odcinkach. Jest wszystko? Dobra, nice. Właściwie ja sobie tylko... Nie, przejadę tutaj bokiem. Przez ten... Nie wiem, czy to jest winogrono, czy co to tutaj jest, jakieś pole. Ja sobie tutaj bokiem polecę. O. Już jesteśmy na następnym polu. Ach, będę musiał tutaj zakręcić i to mocno. Myślałem, że tam przejadę tamtędy. Auto pędzi samo, zmienia biegi. Ogólnie jak ja nagrywam, to teraz akurat mi się wrzuca odcinek na dzisiaj, czy na poniedziałek, z serii od Heńka. No, od Chyńka. Serii Chyńka. Naprawdę jestem zdumiewający, bo tamten odcinek zbija już 20 tysięcy wyświetleń. A to naprawdę dużo. Jak na moje let's play, to jest bardzo dużo. Zawsze myślałem, że tak będzie z 5 tysięcy, chociaż, że nie 20, no i cały czas coś się dobija. Więc naprawdę jestem zaskoczony. No i jednocześnie też szczęśliwy, nie? Bo nigdy takiej sumy się nie spodziewałem. Widzę, że was seria się podoba, bo ten drugi już wbija 5 tysięcy. Więc naprawdę jestem zaskoczony i szczęśliwy jednocześnie. Obrócisz się tu w łódku. No i fajnie. Musiałbym sobie jeszcze miniaturę cyknąć. Chyba, że z przodu. Właściwie z tyłu to lepiej o wiele wyglądało chyba. Tak mi się wydaje.
Okej, może być nawet coś takiego. Moim skromnym zdaniem z tyłu to o wiele lepiej wyglądało niż z przodu. Kurde, dużo tu będę musiał jeszcze poprawiać. Ogólnie tu drzewo musiało spać. Normalnie kosiłem sobie tutaj pole, nie? A tu mi normalnie drzewo spada na kabinę. Przyjechała straż, normalnie odratowali, nic się na szczęście mi nie stało, nie? A normalnie byłem w szoku, że drzewo normalnie spadło mi na kabinę. Dobrze, że to stary kombajn, ale kabinę ma stabilną, nie? Stabilną. Nic się nie stało nikomu. Właściwie tylko ja tu byłem. Więc jak tu mogło się nikomu stać, jak to ja, tylko sam byłem, liczba mamy pojedyncza, nie? Edukacja na poziomie gimnazjum. Oj, tego nie zabiorę na raz. No właśnie. Tu jeszcze dosyć dużo rzeczy do poprawki na tym polu. Więc pierw te dwa lusiki sobie zbiorę, później będę mógł sobie tam poprawiać i zjeżdżać na farmę. W ogóle ile jest kostek? 185 już tą presą zrobiłem. Razem z kostkami trawy i słomy. Więc trochę tego będzie. Okej, dobra. Wrócę się. Wrócę, dobrze. Bardzo fajnie. Aż tak idealnie nie musi być wyzbierane. Ale takie większe pokosy, takie większe omijaki to sobie poprawię, nie? Bo to może na przykład kostka wyjść jedna nawet z tego. Więc trochę mi zależy na słomie. Może jakieś krowy muszę odpaść. Chociaż 10, nie? Mam 10 krów, więc muszę sobie jakoś poradzić. Ogólnie musiałbym jeszcze kupić na przykład, nie wiem, z 10 balotów słomy. Bo trawy tam nie potrzebę, kostki. A jakąś kiszonkę musiałbym zrobić, później to się zrobi. W kolejnych fazach, bo na razie cały czas mamy lato. O, ciężko idzie, ciężko na tym tutaj. To jest buraki, ziemniaki są. Więc trochę jeszcze będzie tych odcinków z tej serii, bo spokojnie, nie znudzę wam się, nie znudzę chyba. Chyba się nie znudzę. Dobra. Pomalutku sobie zmierzamy do końca tego przecudownego materiału z prac letnich, kostkowych. A tutaj nie wiem, co się stało, że tu taki szeroki pokos był. Coś tu musiało się wydarzyć. Dobra, ja już sobie cofnę. Nie będę znowu się obracał specjalnie. No i jest, super. Jeszcze tylko tutaj i sobie złożymy tą presunię i zjedziemy sobie na farmę. Trochę jest do tego zbierania tych kostek. Nie ma co. Jeśli mogę sobie wyłączyć, żeby to szybciej pojechać. Dobra. Wszystko ok. Panel pomocy. Aha, w swój naczep zrobiłem. Tu na B. O. O, aż 3 wyleciały, to fajnie. Dobra. V i X chyba. O, jest. Okej. Dobra, już tamta będzie fajna. Więc zjeżdżamy na farmę błotkiem. Ogólnie już jest 209 kostek razem. I co się stanie, jak się skończy mi sznurek w tej presie? Gdzieś to można kupić czy coś? Bo tu widzę, że już mam ponad połowę sznurka od presy
już poszło, więc tak zapytam, bo ja nie wiem, czy można gdzieś to napełnić, czy kupić nową presę, czy gdzieś po prostu to można jakoś kupić ten sznurek, nie wiem właśnie. Dlatego teraz jest zadanie dla was, żeby mi to jakoś pomóc z tym. Bo ja kurczę, nigdy mi się ten sznurek nie kończył i chyba mi się nie skończy. Bo myślę, że już chyba nie będę miał nic do prasowania, chyba że na live coś znowu wymyślę. Ale myślę, że tyle kostek tutaj chyba starczy. Chyba, nie jestem pewny. Może jeszcze z dwa pola zrobię kostek. Żeby mi tej słomy nie zabrakło na zimę. Do końca sezonu. Dobra, trzeba tutaj zrobić porządek teraz. Więc tak. Presę tu sobie stawimy koło tej. Tutaj koło paliwa. Okej, okay, jeszcze źle podjechałem. Okej, okay, jest ładna. Władka postawimy pod dach, bo to jest maszyna, która króluje na tym gospodarstwie. I on musi stać pod wiatą. Teraz tak. Ta przyczepa może tutaj stać, ale tam 30 muszę też przeparkować na... Przeparkujemy ją tu. Tutaj. Okej. I git. Więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych materiałów na tym kanale, subskrypcji kanału, pozytywnego komentarza i ocenki filmu. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.